Cześć, z tej strony Kacper. Lenovo podczas targów IFA w Berlinie zaprezentowało nową hybrydę, która jest naprawdę innowacyjna. Posiada ona bowiem dotykową klawiaturę, którą możemy zamienić po prostu w tablet graficzny i takiego rozwiązania jeszcze nie wprowadził żaden producent. Czy jeszcze czymś wyróżnia się to urządzenie na tle konkurencji? Oglądajcie do końca. Obudowa jest tutaj naprawdę bardzo cienka, jej grubość wynosi zaledwie 4,5 mm po jednej i drugiej stronie, czyli od strony ekranu i strony klawiatury. Całość waży zaledwie 690 gramów i naprawdę, biorąc do ręki tą hybrydę, mamy wrażenie, że jest ona naprawdę bardzo lekka. Całość jest tutaj wykonana ze szkła i metalu i naprawdę moim zdaniem świetnie to wygląda i szczególnie jeszcze biorąc pod uwagę te zawiasy charakterystyczne dla Lenovo, to naprawdę ta hybryda może się podobać. Tak jak wspomniałem na początku, mamy tutaj dotykową klawiaturę, którą możemy zamienić też tablet graficzny. Jest to naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie, które przede wszystkim moim zdaniem sprawdzi się dla osób, które nie wiem, rysują, czy po prostu chcą sobie coś zapisać na takim komputerze. Jednak moim zdaniem po krótkim użytkowaniu tej hybrydy, to taka klawiatura no nie jest zbyt dobrym pomysłem. Gdy chcemy napisać jakieś dłuższe teksty, to na pewno jest to bardzo męczące, ponieważ nie mamy tutaj fizycznej klawiatury, tylko tak jak mówiłem, jest ona dotykowa, więc po prostu jest to mega utrudnione. Po prostu po dłuższym pisaniu zaczną nas troszeczkę boleć palce, no i naprawdę nie jest to komfortowe pisać jakieś dłuższe teksty na takiej klawiaturze. Jednak myślę, że to urządzenie nie jest właśnie takie typowo do pisania, tylko może właśnie dla grafików, którzy po prostu chcą coś narysować. W zestawie otrzymujemy bowiem rysik, którym możemy pisać po tej tafli, nie wiem, tabletu graficznego jakby, a dodatkowo on działa też na ekranie dotykowym. Ciekawe jest również to, że możemy wymienić nakładkę tego rysika na normalny długopis i dzięki temu nakładając specjalną nakładkę na klawiaturę, która jest również dołączona do zestawu, możemy pisać po normalnej kartce i od razu to, co napiszemy czy narysujemy, zostanie przeniesione na ekran naszego komputera. A co w kwestii specyfikacji? No tutaj niestety producent nie popisał się zbyt bardzo, ponieważ mamy tylko 4 GB pamięci RAM, mamy tutaj procesor Intel Atom 5X, mamy też wyświetlacz o przekątnej 10,1 cala i rozdzielczości 1920x1200 pikseli, który możemy obrócić tutaj o 360 stopni, na przykład postawić na biurku, czy po prostu używać jako normalnego tabletu. Poza tym mamy tutaj 64 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozbudowy przy użyciu kart microSD, no i całość dopełnia akumulator o pojemności 8500 mAh. Może i ta specyfikacja nie jest aż tak zła, ale biorąc pod uwagę cenę, no jednak spodziewałem się czegoś więcej. Hybryda ta w dniu po prostu premiery na sklepowych półkach będzie kosztować aż 499 € w wersji z Androidem 6.0 i tutaj warto podkreślić, że jest dodana autorska nakładka producenta, która na przykład dodaje możliwość obsługi kilku aplikacji jednocześnie. Natomiast jeśli chodzi o wersję z Windowsem, to jest ona o 100 € droższa, czyli kosztuje 599 €. Moim zdaniem jest to stanowczo zbyt wysoka cena, biorąc pod uwagę specyfikację tego urządzenia. Owszem, jest to dość innowacyjne urządzenie, ale myślę, że no nie jest aż tak użyteczne, żeby kosztowało aż tak dużo. Dajcie znać w komentarzach, co Wy myślicie o tej hybrydzie i czy bylibyście w stanie wydać aż tyle pieniędzy na nią. Moim zdaniem jest to niestety jednak i tak zbyt wygórowana cena, no i myślę, że ta hybryda nie zdobędzie zbyt dużej tutaj popularności. Zachęcam Was do zostawienia łapki w górę, a tymczasem ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!